Włącz i zostań z nami. Gościem Radia Rodzina jest arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie Pana i wszystkich widzów. Księże arcybiskupie, rozpoczyna się Wielki Post. Powiedzmy, jakie znaczenie dla nas chrześcijan ma Środa Popielcowa? Środa Popielcowa właściwie od VII wieku rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Ten okres kolei Wielkiego Postu jakoś rozpoczynamy od posypania głów popiołem. Ten cały obrzęd posypania głów popiołem jest właśnie charakterystyczny dla Środy Popielcowej. Ale tak jak powiedziałem, znaczenie jej to rozpoczęcie tego okresu Wielkiego Postu, czasu przygotowania do świąt Triduum Paschalnego. Czas Wielkiego Postu łączy się z postanowieniami i wyrzeczeniami. Czego powinniśmy się szczególnie wyrzekać podczas tego czasu zadumy? Na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę? Myślę, że świetną zachętę znajdujemy też w Ewangelii, żebyśmy się przygotowali przez post, jałmużnę i modlitwę, że to są te formy, przez które przygotowujemy się do właśnie przeżycia, takiego głębokiego przeżycia tej tajemnicy Triduum Paschalnego. Oczywiście, jeśli chodzi o nasze wyrzeczenia, to nie chodzi o to, żeby wyrzekać się czegoś dla samego wyrzekania się. Te umartwienia, czy właśnie post, one mają nas wzmocnić duchowo. I to jest sens właściwie wszelkiego wyrzeczenia, żeby te wyrzeczenia nas duchowo wzmocniły do walki ze złem, do walki z naszymi nałogami, wadami, grzechami. A więc my w ten sposób po prostu przez te wyrzeczenia gdyby wzmacniamy się duchowo. Czy uważa ksiądz arcybiskup, że tylko czas Wielkiego Postu to jest taki czas wyrzeczeń, czy powinniśmy raczej jako my chrześcijanie starać się częściej wyrzekać? Oczywiście, że mamy się częściej wyrzekać i można cały czas ćwiczyć się niejako duchowo, ale no, tak jak w życiu, jest czas na radowanie się, na świętowanie, jest czas na smutek, jest czas na wyrzeczenie. Okres Wielkiego Postu jest właśnie takim okresem, którym chcemy jakoś tam stawiać sobie wyżej poprzeczkę i staramy się tak duchowo wzmocnić. Ale jeśli się czegoś wyrzekamy z myślą o innym, o bliźnim, no to każdy czas jest dobry. A ja myślę, że właśnie okres Wielkiego Postu to jest właśnie takie wyrzeczenie, nie dla samego wyrzeczenia się, tylko właśnie po to, nie wiem, dzieci wyrzekają się może cukierka, ale po to, żeby się podzielić tym cukierkiem z kolegą, koleżanką, którzy tego nie mają. Więc w tym jest jakiś głęboki sens wyrzekania się. Natomiast jeśli jak gdyby nie wyrzekamy się z myślą o drugim, o bliźnim, o Panu Bogu, to jest jakiś pusty gest. To nie ma większego takiego znaczenia tego duchowego, o którym chodzi właśnie w okresie Wielkiego Postu. W tym czasie odbywają się również nabożeństwa pasyjne, takie jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Powiedzmy o ich wymiarze religijnym. Jak ważne są te formy wielkopostnych rozważań? To znaczy one właśnie tak samo, one nas przygotowują na to przeżycie no, tego największego święta właśnie Paschy. No ja troszeczkę boleję nad tym, że już nie ma takiego zainteresowania, że wierni może nie doceniają, może nie zawsze mają czas na udział w gorzkich żalach. Może ciut lepiej jest, gdy idzie o Drogę Krzyżową, szczególnie taką organizowaną właśnie tu ulicami naszego miasta, tą akademicką chociażby. Wtedy rzeczywiście jest spora frekwencja i głęboko wierzę, że udział w tej Drodze Krzyżowej motywowany jest właśnie tymi przeżyciami religijnymi, chęcią rozważania męki, śmierci Pana Jezusa. Ale tak jak mówię, no ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy te nabożeństwa no, wypełniały nasze kościoły, nasze świątynie. I w każdy piątek świątynie były pełne na Drodze Krzyżowej, nie tylko raz, już w wielkim gdzieś tam tygodniu przed samymi świętami. Właśnie, jak ksiądz arcybiskup ocenia, z czego to dokładnie może wynikać, ten taki brak obecności nas na Drodze Krzyżowej czy na nabożeństwie Gorzkich Żali? Czy to nie powinno być w geście każdego wierzącego, że no to jest moja powinność, to jest czas szczególny, powinienem jednak odwiedzić Kościół?
No tak, na pewno. Ja powiem tak, że cieszę się tą, jeszcze raz podkreślam mocno, cieszę się bardzo obecnością na Drodze Krzyżowej wrocławian tutaj, że wspólnie jakoś tą akademicką pielgrzymkę, akademicką Drogą Krzyżową przeżywamy bardzo jakoś głęboko. Tym się bardzo cieszę. Ale no, trochę rozumiem, że może ludzie są zabiegani, ten styl nasz życia jest taki, że nie znajdujemy tyle czasu. No ale jest takie powiedzenie, dla chcącego nic trudnego. Czyli wydaje mi się, że gdybyśmy się bardziej postarali, to pewnie byśmy tam raz w tygodniu wygospodarowali czas, żeby w piątek przyjść na Drogę Krzyżową. Coraz większą popularnością cieszą się wrocławskie katechezy czwartkowe. Katechezy są organizowane przez Radio Rodzina pod patronatem księdza arcybiskupa. Jak ksiądz arcybiskup ocenia tą formę szkolenia duchowego? A ja tutaj powiem, że gratuluję tego pomysłu i jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim to jest tak forma przekazu, która no, jest charakterystyczna dla współczesności i myślę, że ona też daje taką możliwość. To ja powiedziałem wcześniej o tym, że styl życia osób dzisiaj, że ten pęd, że obowiązki i tak dalej, one nieraz właśnie utrudniają nam udział powiedzmy w jakiejś, nie wiem, katechezie czy nawet nabożeństwach o wyznaczonej godzinie i tak dalej. Natomiast tutaj można o każdej porze dnia sobie po prostu odsłuchać taką katechezę. Można sobie, nie wiem, wieczorem przed snem gdzieś odsłuchać. Czyli daje taką możliwość, że my możemy do tych katechez po prostu znaleźć sobie jakiś tam czas, nie wiem, w przerwie między wykładami na uczelni. Dzisiaj zresztą widzimy, że młodzież słuchawki ma w uszach właściwie cały czas i w czasie przejazdu tramwajem, autobusem, a więc każda chwila jest dobra. I z drugiej strony no nie każdy sięgnie po książkę, szczególnie z tego zakresu duchowości, bo po katolicku ja nie mówię, no, można sobie jakąś tam w księgarni wybrać książkę, ale te katechezy są jakoś tak bardzo ukierunkowane. Te, które w tej chwili będą dostępne dla słuchaczy naszego radia, one nas przygotowują właśnie na święta Paschy. One są związane właśnie z uczynkami miłosierdzia, więc tematycznie. Ja tak myślę sobie, gdyby ktoś rzeczywiście chciał pogłębić wiedzę na temat tych uczynków miłosierdzia, ile by musiał przeszukać i gdzieś tam księgarń i książek poszukać, chociaż myśmy wydali też, prawda, tę pozycję, ale tak zwykle jest. A tutaj jest to w jakiś sposób zebrane i rzeczywiście to ma taki kierunek pogłębienia duchowego. Księże arcybiskupie, bo też te rekolekcje są szczególnie kierowane do rodzin. Jak ksiądz arcybiskup ocenia polskie rodziny? Czy mamy troszeczkę taki kryzys związany z rodziną dzisiaj? No o tym kryzysie się ciągle mówi, mówiło się, pewnie się będzie mówiło. Ja myślę, że każde działanie, które jest na rzecz umacniania rodziny, każde działania, które służą rodzinie, to są działania, które zasługują na wielką uwagę i myślę, że bardziej powinniśmy się na tym koncentrować, bo tą diagnozę, że sytuacja czy kondycja współczesnej rodziny jest, nie jest najlepsza, właściwie my to wszystko wiemy i to nic niczego nie wnosi. Natomiast bardziej myślę, trzeba by się skupić na przygotowaniu do małżeństwa, na jakiejś pracy duszpasterskiej także z rodzinami, na wszelkich działaniach, które umacniają po prostu rodzinę. I to jest też i misja Kościoła. Na koniec, księże arcybiskupie, trwamy w ustanowionym przez papieża Franciszka roku miłosierdzia. Wytłumaczmy, dlaczego ten czas jest tak szczególny. Mamy przecież nad drzwiami katedry duży napis Brama Miłosierdzia. No ten rok święty, właściwie rok miłosierdzia, on powinien sprzyjać pogłębieniu naszej świadomości, że Bóg jest Bogiem, który pochyla się nad, z miłością pochyla się nad ludzką nędzą, nad naszą grzesznością, nad naszą słabością. To w jakiś sposób, czyli z jednej strony pogłębienie tej świadomości Bożego Miłosierdzia, a z drugiej strony też jest szansą doświadczenia Bożego Miłosierdzia, bo ten rok daje także właśnie okazję spotkania z miłosiernym Bogiem w konfesjonale. Są kapłani, którzy mają
którzy mają specjalne uprawnienia do odpuszczania tych grzechów, tych, które wcześniej zastrzeżone były w Stolicy Apostolskiej. A zatem naprawdę nie tylko pogłębiamy świadomość, ale i możemy doświadczyć, już nawet przechodząc przez tę bramę miłosierdzia, sobie właśnie z jednej strony uświadamiamy, że gdy my wchodzimy w to Boże miłosierdzie, że niejako dotykamy tego miłosiernego serca Pana Boga. I to ma takie olbrzymie znaczenie. I z drugiej strony powinniśmy się mobilizować także do tego, byśmy w tym naśladowali Boga. Czyli byśmy byli miłosierni wobec tych, z którymi jesteśmy, z którymi żyjemy, wobec naszych bliźnich. W Roku Miłosierdzia bardzo dużo mówi się właśnie o odpustach. Powiedzmy, czy księża spowiadający mają w tym czasie jakąś właśnie szczególną rolę, jakieś szczególne uprawnienia? Jeśli chodzi o odpusty, to zwykle odpusty one są związane właśnie ze spowiedzią, z przyjęciem Komunii Świętej i z wypełnieniem tych warunków, które zwykle Kościół określa. To jest zwykle modlitwa za Ojca Świętego, za Kościół. I to wtedy, kiedy właściwie po każdej Komunii Świętej możemy uzyskiwać odpust zupełny, bo jesteśmy, rzeczywiście te warunki są spełnieniem, wolni od grzechu, nawet tych lekkich grzechów. Bo przyjęliśmy Pana Jezusa, Pan Jezus gładzi te grzechy lekkie, nawet kiedy mamy. No i spełnienie, tak jak powiedziałem, tych warunków, które Kościół zwykle wiąże z odpustami. Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi za rozmowę. Gościem Radia Rodzina był ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Szczęść Boże! Szczęść Boże i życzę doświadczenia Bożego miłosierdzia i życzę też dobrego czasu przygotowania na święta Paschy. Bóg zapłać. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.